Ej, czy to jest gdzieś tutaj już? To będzie zaraz. Ale gdzie? Po prawej stronie. Jeszcze za jakieś 100 metrów, ja zaraz wysiądę, żeby nas nie widział plał. No właśnie, przecież jak cię zobaczy, gdzie on może być teraz? W domku? Mam nadzieję, że jest w domku. Tak jak się umawialiśmy, mówiłem mu, żeby nie wychodził, żeby nie spłaszył ludzi. Ale będzie słabo, jak cię zobaczy gdzieś. To jest to miejsce zagubione? Tutaj to się wydaje. Tak, to jest tu. Jack, weź, wysadź mnie, idę na pociąg. Nie chcę już brać w tym udziału. Co ty sobie jaja robisz? Nie, w sensie, naprawdę. Stary, ta cała przygoda była nasza wspólna. Czemu chcesz teraz uciekać? Nie chcę mieć konfrontacji z klaunem. Wypuścić go, bo będzie naprawdę niebezpiecznie. Nie chcę, żeby coś mu się stało. To jest nasz rachunek. Dobra, masz rację. Dobra, daj kamerę w tym układzie. Uważaj się, jak będziesz wracał. Dzięki wielkie za wszystko, stary. No dobra, to jest prawda, no. Nie mogę wymagać od kogoś, żeby chodził ze mną na takie akcje. Zagubiony, mam nadzieję, że tobie się nic nie stanie, przynajmniej przy tym wszystkim. Też mam taką nadzieję. Dobra. Jedziemy. To jest ta brama? Tak, to jest ta brama. Musimy teraz jeszcze przejechać 200 metrów. Ale faktycznie, kojarzę to już. Też byliśmy. Tutaj pierwszy raz się spotkałem z klaunem i obmyślaliśmy cały plan, żeby jakoś mnie uchronić. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie, że role się nie odwrócą przez to, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję ci w ogóle też za wszystko. Ja bardzo chciałbym ci podziękować za to, co dla mnie wcześniej zrobiłeś i przepraszam, że tak nagle zniknąłem, ale chodziło o wasze bezpieczeństwo. Rozumiem. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś przyjaciółmi bardzo dobrymi, nikomu się nic nie stanie. Też mam taką nadzieję, a póki co ja wysiadam i trzymaj się, widzimy się, nie wiem kiedy. Dobra. Mam nadzieję naprawdę, że nic się nie stanie nikomu. Bo to jest już gruba akcja. Dojechaliśmy już na miejsce. Nie wierzę, że kamerzysta mnie zostawił. Jak można być takim tchórzem? Przecież z drugiej strony faktycznie ciągle go w takich miejscach, że sam, szczerze mówiąc, już dawno bym zrezygnował z tego. Klauna nigdzie tu nie ma. Słychać jakieś dziwne dźwięki. Tylko nic nie widzę. Są te opuszczone domy, w którym pamiętam, że kręciliśmy Momo. To jest straszne miejsce, szczerze mówiąc. Nie chciałbym nikogo tutaj spotkać. Ciekawe, czy jest ten dom, w którym oni mają rozmowę. Chciałbym ich przychować i nagrać jeszcze. Musimy rozstawić tą kamerę, wziąć drugą. Wtedy będzie jakakolwiek szansa na wyjechanie ich rozmowy, oprócz tego, co mamy na tej kamerze. Ale to miejsce jest straszne. Jeszcze zostawił mnie samego. To jest niemożliwe. Co jest? Jack, mam zapowiadę, co ty mówisz? 20 minut. W domku po prawej. Raz to szybko kamerę, a ja do niego biegnę. Dzięki. Ale...
Okej, mamy 20 minut. Zagubiony mówił wcześniej, że będzie miał spotkanie w tym domku. 200 metrów po prawej stronie, mam 20 minut na rozłożenie kamery, nagranie ich rozmowy. Może uda się pokazać komukolwiek i go od razu znaleźć. Trzeba znaleźć ten dom teraz. Gdzie jest ten dom? On jest duży. Są jakieś kontenery, których wcześniej tu w ogóle nie było. Co jest? To jest jakaś droga. Jest płot. Jest! Ten duży dom. Dobrze, jak się okaże, że klaun zaraz tu gdzieś wyskoczy i mnie oszukał zagubiony. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Czy tu da się wejść? Się stało w trakcie. Halo? Dobra, jesteśmy w środku tego domu. Teraz jedyne co nam pozostaje, musimy szybko rozłożyć kamerę i przemówić ciszej, bo jak klam gdzieś będzie schowany, będzie to zasadzka, to od razu mnie zauważy, że tutaj jestem. Dobra, zostawimy kamerę w tym miejscu, w samym rogu. Mam nadzieję, że nie zauważył, tak jest ciemno. Wątpię, żeby mieli jakiekolwiek oświetlenie. Dobra, nagramy rozmowę tą kamerą. Cały film nie będzie praktycznie pewnie nic widać, ale nagramy głos. Może na tyle. Musimy szybko stąd iść. Teraz schować się za budynkiem. Mam nadzieję, że tędy nie będą przechodzić. Bo tu będziemy schowani za tym płotem. Jak będę ich widział, to zgaszę szybko leda, żeby mnie nie zobaczyli, albo już. Sprawdzimy, jak to działa. Zobaczcie, nie wiem, czy widać. Nic nie widać. Zaczynają się kłócić. Zagubiony może mieć problem tego. Gdzie cię wsadzić? Przestań! Po co bym miał cię wyciągnąć? Skoro chciałbym cię znowu wsadzić. Dlaczego to zrobiłeś? Ale co? Dlaczego to zrobiłeś? Nie listy. Jakie listy? Te w lalkach. Jakie? Te w lalkach. Jakie w lalkach? Kamera. To jest druga kamera. Przestań! Po co bym miał cię wyciągnąć? Skoro chciałbym cię znowu wsadzić. Mam na dowody, widziałem wszystko. Nie tak to. Dobra. Nie. Odsuń się. Klam ci wszystkiego domyślił. Zagubiony zginie zaraz. Odsuń się. Oni tak się znajdą, tak się znajdą. Znajdą. Znajdą cię i cię znajdą. Zdewakują cię. Odsuń się. Odsuń. Zagubiony! Co jest? Co się stało? Co jest? Chodź tu! Uciekł mi! Lecimy do zagubionego! Zagubiony? Zagubiony! Nic się nie udało. I klam uciekł dodatkowo do tego. Ani nie ma klauna, ani nie ma nic. Zagubiony też zaginął. Czy przynajmniej mamy dowody jakieś. Dobra. Wszystko się nagrało. Muszę wziąć to wszystko i jechać jak najszybciej do domu. Zająć się tą sprawą, pokazać. Zagubiony na pewno jest mądrzejszy i da nam jakiś znak.